Bardzo się cieszymy, że udało nam się zamknąć ten projekt i otworzyć tą kafejkę właśnie w Dzień Dziecka. Pomysł wyszedł od uczniów i to jest niezwykle ważne dla mnie jako pedagoga. Myślę, że też dla wszystkich, ponieważ szkoła to nie tylko ten system klasowo-lekcyjny. Szkoła powinna wyposażać młodych ludzi w pewne umiejętności miękkie, tak ażeby opuszczając mury szkoły, umieli znaleźć się w tej zmieniającej się rzeczywistości. Czyli przygotowanie do działania, zaangażowanie. I takie inicjatywy, jak właśnie szkolny budżet uczniowski, temu służą. I to nieprawda, że narzekamy często na młodzież, że jest taka czy inna. Młodzież jest chętna do działania. Jeżeli damy im tę możliwość, żeby poczuli moc sprawczą, to wówczas oni działają, podejmują inicjatywy. W przypadku tego projektu, od samego początku do końca inicjatywa była po stronie uczniów i ta pozytywnie pojmowana taka pajdokracja, myślę, że jest w szkole wskazana i Korczak byłby z nas zadowolony. To było spore wyzwanie, biorąc pod uwagę czas, którym nas obarczył regulamin oraz budżet, który no de facto jak na remont nie jest wysoki. Projekt był bardzo czasochłonny, myślałem już nad samym wystrojem od listopada, kiedy ten projekt wszedł już do szkół. I oczywiście trzeba też wypełniać papierki, rozliczać faktury i wszyscy wiemy, jak to wygląda. Tyle godzin, ile nasza szkoła, tutaj uczniowie siedzieli nad montowaniem mebli, a szczególnie właśnie Hubert, to po prostu od 8 rano do praktycznie południa siedział i montował i tutaj wszystkich musiał też zorganizować, żeby też pomagali, także tutaj wielkie podziękowania dla Huberta, bo bez niego by to się nie udało. Tutaj zdecydowanie większość uczniów przychodzi właśnie się uczyć przed lekcjami albo gdy są jakieś okienka. Czasami też tutaj odbywają się zajęcia, ale tak w większości tutaj jest po prostu takie miejsce spotkań. No czegoś przykładem jest, są na przykład piłkarzyki. Właśnie tutaj mamy taką małą biblioteczkę do dyspozycji uczniów. Mamy również szachy, które udostępnili nam nasi WF-iści, żeby w tym pomieszczeniu po prostu były. Ta idea obywatelskiego podejścia do uczniów, ona się widać sprawdza w praktyce. Były na początku, na starcie tej inicjatywy takie wątpliwości, czy uczniowie będą właściwe projekty wybierać, czy to nie będą jakieś za bardzo zabawowe projekty. Absolutnie to się nie sprawdziło. Uczniowie są bardzo odpowiedzialni, sami wiedzą najlepiej, czego potrzebują, czego im brakuje i między innymi ten projekt dzisiejszy pokazuje, że to się bardzo fajnie sprawdza w praktyce, jest przestrzeń dla młodych ludzi, są szachy, są książki, także można się trochę poduczyć, ale także miło spędzić czas i myślę, że to jest esencja tego, co chcemy przekazać najmłodszym naszym obywatelom, to, że warto włączać się w budowę swojego otoczenia. Myślę, że bardzo ciekawy program i jeżeli tylko będzie możliwość, będziemy go rozszerzać.